Witamy Was serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. Jak mówiłem wcześniej, mówię teraz. Jesteśmy ludzie, którzy kochają Jezusa Chrystusa, ludzie, którzy kiedyś pokutowali, przyjmowali Jezusa i dzisiaj jesteśmy posłuszni Słowo Bożemu, który mówi: idźcie i goście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I Ewangelia polega na tym właśnie, że to jest dobra nowina. Dobra nowina, że człowiek nie musi cierpieć z powodu grzechów. Jeśli ty jesteś osobą, która nie potrafi spać, ma różne odmiany problemów, a już wiesz, że jest z powodu grzechów, to dzisiaj ta słowo jest dla ciebie. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby zdać tobie i mnie, nam, możliwości przyjmować przebaczenia z naszych grzechów. Wystarczy przychodzić do Jezusa ze skruszonym sercem, pokutować, powiedzieć Panie Jezusowi: Panie, jestem grzesznikiem, pokutuję z moich grzechów, wyznaję moje grzech Tobie i przyjmuję Cię jako Pana i Zbawiciela. Kochani, to samo jak zrobiłem i to działa, bo Boże Słowo jest prawda. Nie musi cierpieć z powodu być niewolnika grzechów, nie musi cierpieć być niewolnika diabła. To jest różny odmiana na ogół. A być może ty jesteś osobą, która nadużywa alkoholu, czy narkotyków, czy tego kał szatana nazywany papierosy. Być może ty jakiekolwiek uzależnienie masz. Gwarantuję tobie, jeśli przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa z sercem, z wiarą i poprosi pomocy, Pan Jezus Chrystus może cię uwalniać natychmiastowo. Wystarczy modlić się, proszę: Panie, nie chcę być alkoholikiem, uwalnia mnie. Pan Jezus uwalnia ludzi od alkoholu. Pan Jezus Chrystus uwalnia ludzi od papierosy. Pan Jezus Chrystus uwalnia ludzi od różnych narkotyków. Nie musisz cierpieć z powodu żadnych nałogów. Nie musisz cierpieć i być niewolnika diabła z powodu różnych grzechów, ponieważ Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Ofiara raz na zawsze, doskonała ofiara. I przez ofiarę Jezusa Chrystusa my mamy dostęp do Boga. Ty nie musisz przychodzić do człowieka, aby wyznawać grzechu. To jest kłamstwo religia. Pismo Święte mówi, że jeśli przychodzi do Boga ze skruszonym sercem, wyznaje grzech Bogu, wierny jest Bóg i baranka krew, krew Jezusa Chrystusa na krzyżu umije wszelkie nieprawość, wszelkie grzechów. Kochany, nie musisz cierpieć, powtarzam, przychodź do Jezusa bez względu jak jest twój problem. Nie musisz pozostać sam z tego problemu, przychodź do Boga. Musimy wam dobra nowina. Ewangelia, dobra nowina, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Tak, tak Pismo Święte mówi i to jest prawda. Ale dalsze ciągu, Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia. Pan Jezus Chrystus nie jest martwym Bogu. On jest żywy, On jest potężny. On może wszystko. Wystarczy przychodzić do Niego ze skruszonym twoim serduszka. Wystarczy przychodzić do Jezusa ze skruszonym sercem. A Pan Jezus Chrystus przez Ducha Świętego jako Boga również przychodzi do ciebie i może zmienić twoje życie. A być może ty masz problemy w rodzinie. Być może żyje różnych patologii z powodu, że nie da rady. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby zabrać właśnie na siebie na krzyżu wszelka niemoc, wszelki grzech, wszelka choroba, wszelkich problemów. Pan Jezus Chrystus wziął na krzyżu na siebie. Pan Jezus Chrystus stał na krzyżu przeklętym za ciebie i za mnie. Jest szansa, aby żyć. Jest szansa, aby żyć wiecznie uzdrowiony i błogosławiony. Kochani, tylko Jezus Chrystus jest nadzieją. Tylko w Chrystusie i Jezusie mamy zbawienia, dusz i wszelkie odmiany błogosławieństwem, które potrzebujemy do życia i do pobożności. To ma znaczy, wszelkie błogosławieństwo, które potrzebujemy do życia i do relacji z Bogiem Ojcem poprzez Ducha Świętego mamy poprzez Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus zdobywał dla nas. To tylko Jezus Chrystus jest tej nadzieją dla każdego z nas. Niech was Duch Święty dotyka serce dalej. Niech Bóg przekona was o Boży sąd, sprawiedliwości, o wszelką prawdę Bożą.
Błogosławię Twoje życie, Twoja rodzina, Twoja praca, Twój dom i gromię wszelkie dzieło diabła w to miasto. Gromię w imieniu Jezusa Chrystusa, ten, który umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia. W imieniu Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego gromię wszelkie dzieło diabła na Twoim życiu. Przychodź do Jezusa, bądź błogosławiony w imieniu Jezus Chrystus.